Sądowe perypetie nie zaszkodziły rubasznemu poczuciu humoru 74-letniego Silvio Berlusconiego. Rano na dziedzińcu swojego urzędu wręczał dyplomy młodzieży i uraczył ją takim przedstawieniem. Na rozgrzewkę przedrzeźniał kulawego, a potem przeszedł do rzeczy. Mam ochotę zaprosić was na Bunga Bunga. Complimenti, grazie. Sì, sì, sei abbastanza carino. Też jesteś ładny, mógłbyś się przyłączyć. Przedrzeźniał utykającego, czemu nie pośmieć się z łysego? Ecco qua, Giuseppe. Proszę, Giuseppe. Mogę też dać ci numer mojego lekarza od przeszczepu włosów. Chciała ukraść trochę miedzianego kabla, niechcący odcięła dwa kraje od internetu. Grozi jej za to więzieniem. 75-letnia Gruzinka może trafić za kraty nawet na 3 lata. Kobieta podczas zbierania złomu trafiła na tajemniczy kabel. Przewód biegł wzdłuż torów kolejowych we wschodniej części Gruzji. Kobieta jednym cięciem nieumyślnie pozbawiła dostępu do internetu większą część Gruzji i sąsiadującą Armenię. Kraje straciły łączność z siecią na kilka godzin. Kobieta usłyszy zarzut niszczenia mienia i kradzieży. 75-latka nie przyznaje się do winy. A to już 59. minuta spotkania. Błąd popełnia bramkarz Remco Pasver i gol dla Ajaxu na 1-0. Pierwszy gol w tym sezonie. Przedsiębiorczy student, proszę państwa, ze wschodniej części kraju otworzył fabrykę obuwia produkowanego z gazet przeznaczonych do recyklingu. No i pomysł 27-letni Yang Guang podpatrzył u swojej babci, która chodziła we własnoręcznie zrobionych butach. Wyglądem obuwie z gazet nie różni się niczym od produkowanych z tradycyjnych materiałów. Na szkielet i wnętrze buta wykonana jest jednak z papieru. Podeszwa z gumy, a górna część powleczona skórą bądź materiałem. Zdaniem producenta papier jest o wiele wygodniejszy od zazwyczaj wykorzystywanych w produkcji syntetyków. Jest również ekologiczne. Wymuszane karne to zmora sędziów piłkarskich. Teraz arbitrzy mogliby otrzymać nową broń w walce z tym procederem. To specjalne czujniki instalowane na ochraniaczach piłkarzy, informujące o popełnionym faulu. Jeśli ktoś będzie udawał, czujnik nie zareaguje i nie wyda dźwięku. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu, alarm się włączy i będziemy wiedzieli, że doszło do faulu. System jest w fazie testów. Pierwsze z nich na amatorskich boiskach przeszedł pomyślnie. Teraz producenci czekają na sygnał od międzynarodowych władz piłkarskich, by wypróbować go w meczach o stawkę. Zdjęcia chorób spowodowanych paleniem będą straszyć z każdej paczki australijskich papierosów. Zamiast kolorowych etykiet, zdjęcia ust zaatakowanych przez raka. Tak wygląda rządowy pomysł na walkę z palaczami. Wierzę, że eliminując reklamy, kolory i wszystkie dobre skojarzenia z paczek, uda nam się zniechęcić dzieci do eksperymentowania z papierosami. Same zdjęcia to nie wszystkie zmiany. Każda paczka, niezależnie jakiej firmy, będzie miała taki sam oliwkowo-zielony kolor. Specjalnie, gdyż został on uznany przez konsumentów za najmniej atrakcyjny. Nazwy marek będą napisane jednolitą małą czcionką. Dodatkowo ostrzeżenia dotyczące wpływu palenia na zdrowie będą zajmowały znacznie większą powierzchnię opakowania. Takie zmiany oczywiście nie są w smak koncernom tytoniowym, które już zapowiedziały zaskarżenie nowych przepisów. Jeżeli projekt Ministerstwa Zdrowia zostanie zaakceptowany przez australijski parlament, zmiany zaczną obowiązywać od 2012 roku. Oni nie mogą trzymać rączek przy sobie. Bez względu na to, czy w kategorii łapy jak bochny, czy wiotkie rączki, recepta na sukces jest prosta, choć jak się okazuje czasochłonna. Trzeba być szybkim. A no, od 5 roku życia nawalać się z kumplami po łapkach i nie tylko. No i na pewno fajnie się też bawić przy tym. Chłodną głowę to dopiero trzeba mieć w tych zawodach. Każdy choć raz grał w życiu w papier, nożyce i kamień. Na świecie ta zabawa jest tak popularna, że gromadzi przed telewizorami miliony widzów. Bez mocnej psychiki nie ma co myśleć o wygranej, ale przynajmniej trudno o kontuzję.